Radio Wnet, www.wnet.fm. 9.17, Antoni Opaliński, to jest Poranek Wnet, to już jest trzecia godzina Poranka Wnet, a w naszym studiu kolejny gość, pan Aleksander Haleniuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i SGH, jest pan badaczem historii współczesności Republiki Południowej Afryki. Wiem, że też pisze pan książkę na temat tego ciekawego kraju. To może wytłumaczę, dlaczego akurat w tej chwili pana zaprosiłem. Jakiś czas temu był taki zjazd, spotkanie dziennikarzy międzynarodowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Tam między innymi byli też goście z Republiki Południowej Afryki. Spotkanie akurat było poświęcone temu, żeby dziennikarzom ze świata, z różnych części świata powiedzieć, jaka naprawdę jest sytuacja w Polsce, żeby z nimi tutaj porozmawiać, żeby doszło do wymiany zdań między polskimi a zagranicznymi dziennikarzami, ale kiedy rozmawiałem z tymi dziennikarzami z RPA i się ich zapytałem o te sprawy związane z morderstwami białych farmerów, to jeden z nich powiedział, że w ogóle po prostu jest przemoc na prowincji w RPA i te morderstwa wcale nie dotyczą tylko białych farmerów, że to jest tylko propaganda. Jak go zapytałem wtedy o te kwestie związane z odbieraniem ziemi białym farmerom, to powiedział, że to nic, niczego takiego nie będzie, że to tylko jest właśnie polityczna propaganda i chciałem się w związku z tym dowiedzieć, bo tak jakieś miałem wrażenie, że nie do końca obiektywne są te informacje i stąd tutaj pana wizyta w Poranku Wnet. No, dziękuję za zaproszenie. Jeśli chodzi o pierwszy temat, czyli tak zwane farm murders, one są oczywiście częścią tej przemocy, która jest na porządku dziennym w RPA. To jest bardzo To jest kraj, gdzie poziom przestępczości jest dosyć wysoki i rzeczywiście jakby no, słusznie ten pan zauważył, że przestępczość dotyka wielu osób, w tym w zdecydowanej większości czarnoskórych, więc to nie jest problem tylko białej społeczności czy społeczności afrykanerskiej, która jest mniejszością w RPA, to jest problem ogólnonarodowy. Natomiast jeśli chodzi o te zabójstwa na farmach, one są o tyle istotne, ponieważ dotyczą grupy około 30 tysięcy farmerów, czy burów, czy afrykanerów, w zależności jak oni chcą się definiować. To jest społeczność 30 tysięcy mała jak na RPA. I w tym kontekście, jeśli patrzymy jakby tylko na tą liczbę, ta proporcja przestępczości kierowana przeciwko tej grupie jest wyższa niż średnia przestępczości dla całego RPA. No oczywiście mówimy tutaj o dosyć brutalnych przestępstwach, tak? Czyli gwałty, czyli morderstwa. Też no, nie zawsze popełniane tylko na tle rabunkowym, ale również jest ten aspekt nienawiści, czy aspekt polityczny, tak, pobudzany przez polityków południowoafrykańskich. No właśnie, to chyba w ocenie tego zjawiska powinniśmy się też kierować odpowiedzią na pytanie, czy te mordy mają charakter zorganizowany, inspirowany. Czy to po prostu jest jakaś taka część po prostu spontanicznej przestępczości? Ja bym powiedział, że można mówić o pewnej inspiracji. To nie jest tak, że państwo czynnie bierze udział w organizowaniu tego typu akcji. Natomiast pewna retoryka stosowana przez część polityków ANC, czy powiedzmy przez takiego polityka jak Julius Malema, który wywodzi się też z młodzieżówki ANC, używa bardzo radykalnych haseł, populistycznych haseł. Ona trafia gdzieś na podatny grunt i potem ta agresja jest kierowana przeciwko farmerom, których dość często przedstawia się jako po prostu zwykłych złodziei, którzy zabrali ziemię wcześniej należącą do czarnych, tak, czy czarnoskórych plemion. Więc ta retoryka jest specjalnie upraszczana, żeby zyskać jakieś punkty polityczne. Ja uważam, że jeśli chodzi o farmerów, to problem jest jak najbardziej realny i na pewno zasługuje na jakieś naświetlenie w tym kontekście. Oczywiście no, należy pamiętać o tym, że przestępczość jest obecna w RPA wszędzie, tak, ja sam jak byłem w RPA niedawno też jakoś tam jej doświadczyłem. Ale rzeczywiście tutaj farm murders zasługują na specjalne podkreślenie, tak, i świadomość reszty świata. A jeśli chodzi o tą ustawę, która ma pozwalać na odbieranie im ziemi i rozdzielanie jej wśród czarnych mieszkańców? Po 1994 roku było takie założenie, że zostanie przeprowadzona reforma rolna w RPA, natomiast ona ma polegać na takiej koncepcji willing buyer, willing seller, czyli mamy chętnego sprzedającego i chętnego kupującego w postaci państwa. W tej chwili to, co przeprowadzone jest przez parlament
no powiedzmy od 17 roku i trwa w jakiejś tam formie również w tym roku, miały polegać na reformie, na rozkłaczaniu tych farm bez odszkodowania, bez rekompensaty. I tu właśnie jest stosowany ten argument, że złodziejowi nie należy się rekompensata, po prostu należy mu to posiadanie odebrać. Ponieważ pojawiła się jakaś presja i międzynarodowa, był taki słynny tweet Trumpa, który też zwrócił uwagę na problemy w RPA, jest dużo grup lobbujących za, no, za wycofaniem się, wstrzymaniem tej propozycji, to w tej chwili mamy pewne takie zawieszenie, tak? Nie do końca wiadomo, co ANC zrobi, ale temat jest jak najbardziej żywy i ta dyskusja cały czas się toczy w RPA i czekamy cały czas na rozwiązanie, tak, w którym to sobie pójdzie. Gdybyśmy mieli tak spojrzeć tak w ogóle jakby z góry na sytuację w tej chwili tej białej ludności w Republice Południowej Afryki, czy to jest tak, że te rządy czarnej większości chcą po prostu się ich stamtąd pozbyć długofalowo, czy to nie jest aż ta sytuacja, aż w ten sposób nie wygląda? Ja bym powiedział, że po 94 roku, kiedy biali stracili władzę polityczną, doszło do takiej zamiany tego apartheidu politycznego, społecznego na apartheid ekonomiczny. Jeśli kogoś stać na pewien wysoki standard życia, na prywatną ochronę, na dom w ogrodzonym osiedlu, na monitoring, to taki białej osobie się dosyć dobrze żyje w RPA. Jest to piękny kraj. Bardzo też komfortowy do mieszkania, jeśli się ma na to pieniądze. Problem jest z tymi ludźmi, mówimy tutaj o białej społeczności, która gdzieś tam nie radzi sobie finansowo, która została też odcięta trochę od pomocy państwa po 94 roku, ponieważ ten transfer socjalny został skierowany już do czarnoskórej większości i ci ludzie, oni muszą konkurować na rynku pracy z czarnoskórymi. Przy okazji mając również dyskryminujące ustawodawstwo na poziomie ogólnokrajowym, tak? Mówimy o takich aktach jak BEE, które no, zmusza pracodawców do kwotowego zatrudniania danej rasy, tak? Czyli chodzi o to, żeby na przykład w dużych firmach odpowiedni procent pracowników był czarnoskóry. No i z tym no niestety już z tym jest problem, ponieważ jeśli ktoś oferuje pracę, usługi, które są, powiedzmy, dostępne też gdzieś indziej w RPA, tak, powiedzmy, przez czarnoskórą osobę, no to przegrywa tą walkę na rynku pracy i wtedy zaczyna się problem. Czy to jest tak, że to dość duży jest zasięg tej takiej ludności białej, która żyje w swoich warunkach finansowych i socjalnych? Mówi się, że około między 10 a 15% społeczności białej żyje w ubóstwie w RPA. Ten problem dotyczy przede wszystkim Afrykanerów, bo anglojęzyczni z reguły mają się trochę lepiej, nie wszyscy, ale w większości. Jeśli mówimy, jakby jaki jest to poziom biedy, no to ja byłem też w takim miejscu, gdzie żyje około 300-400 Afrykanerów. Powiedzmy w slumsie, tak? To są po prostu blaszaki, gdzie są na te 300 osób, jest 4 źródła wody, nie ma światła, więc no, to jest taka bieda już naprawdę, naprawdę afrykańska. Mówimy o kraju potencjalnie jednym z najbogatszych na świecie, o ogromnych bogactwach naturalnych. No oczywiście, tak, no o bardzo wysoko postawionym rolnictwie, tak, no wielki eksporter też żywności na świat, pełno złóż naturalnych. Teraz one się, powiedzmy, trochę kończą, tak, ale przez długi czas RPA było też eksporterem, więc no mówię, jest ta pułapka przede wszystkim dla biednych Afrykanerów, czy no, biedniejszej klasy średniej, która
jest pod presją tych zmian społecznych, ekonomicznych w RP. To porozmawiajmy jeszcze na koniec w takim razie o tej czarnej większości, bo przecież ta większość tylko z pozoru jest jednością, jest bardzo zróżnicowana, prawda? Oczywiście. Jakby mówiąc o RPA, tak, mówimy około 80% wszystkich obywateli to są czarnoskórzy, tak? 80% to są czarnoskórzy, natomiast z tych 80% mamy chyba około 9-10 takich dużych grup etnicznych. To największą są Zulusi, potem są Kosa, dwa największe narody w RPA. I tam zawsze była jakaś rywalizacja. Znaczy, no, szczególnie w prowincji KwaZulu-Natal, która jest jakby no, wielowieczną siedzibą Zulusów. Tam też było Królestwo Zuluskie przez jakiś czas. Tamten separatyzm zuluski jest dosyć istotny. ANC do pewnego stopnia politycznie te spory zażegnała, ponieważ w pewnym momencie Zulusi przejęli władzę w kongresie. Tutaj mówię oczywiście o prezydencie Jakubie Zuma, który był prezydentem przez dwie kadencje i on jest Zulusem, więc jakby udało się tą czarną społeczność jako tako połączyć. Natomiast w tej chwili, kiedy Ramaphosa jest, to tak trochę anegdotycznie, kiedy Ramaphosa został prezydentem, i to też była bardzo zacięta rywalizacja w strukturach. O pierwsze, co zrobił, ponieważ sam nie jest Zulusem, to pierwsze, co zrobił, to po tej elekcji poleciał do króla Zulusów prosić o wsparcie. Więc... Proszę Państwa, myślę, że o jednym mogliśmy przekonać naszych słuchaczy, że jak tutaj nasz gość, pan Aleksander Haleniuk napisze swoją książkę o Republice Południowej Afryki, to będzie to na pewno książka niezmiernie ciekawa. Mam wrażenie, że tak żeśmy tylko bardzo lekko i bardzo powierzchownie dotknęli tego bardzo ciekawego, fascynującego wręcz tematu współczesności. Jak gdzieś w tej naszej nowej ramówce znajdzie się takie miejsce, gdzie będzie można chwilę dłużej porozmawiać o tym, co się dzieje na szerokim świecie, to z pewnością pan będzie jeszcze tutaj naszym gościem i będziemy o tym, co się dzieje na południu Afryki, rozmawiać. Aleksander Haleniuk, politolog, badacz Republiki Południowej Afryki, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo za wizytę w programie. Jest godzina 9:29. Radio Wnet, www.wnet.fm.